Hej kochani, witamy się z wami od razu po przyjściu ze sklepu. Jak widzicie, jeszcze Laura ma kurteczkę, ale to nic, na razie niech ją na sobie ma, zaraz jej zdejmę, bo się wietrzyło mieszkanie. I tutaj mam zakupy z Biedronki, za kwotę 102 zł wydałyśmy. Może tak będzie bardziej po polsku. Tutaj Laura, jak widzicie, wciąga już jedną bułeczkę. Tutaj mamy ogólnie ich 5, znaczy 4 i jedną właśnie sobie Laura je. Dalej, koszt to 29 groszy. Tutaj kupiłam dwie bułeczki, też one są takie białe, ale niby teoretycznie one są bez drożdży. Kosztują prawie 3 razy więcej, więc jestem ciekawa, jak one w smaku, czy będzie to jakaś duża mega różnica, czy nie. Po prostu wzięłam na spróbowanie, one są też takie białe, tylko właśnie bez użycia drożdży. 89 groszy kosztowały dokładnie za sztukę. Takie kabanosy, które Laura uwielbia, są to kabanosy Tarczyńskiego z kurczakiem z indykiem, z kurczaka z indykiem, i one są w cenie 6 zł, ale powiem wam, że Laura je po prostu uwielbia. 90 gramów mają bardzo, no, bardzo dobry skład. No na tyle, na ile może być dobry skład, jeżeli chodzi o kabanosy. Macie tutaj mięso z kurczaka, mięso z indyka, skrobia, sól, co tu dalej, substancja żelująca, przyprawy, aromaty i susz z aceroli. Także naprawdę nie ma tu glukozy i innych takich pierdołowatych rzeczy, za przeproszeniem. I myślę, że ogólnie w porządku i jej naprawdę to smakuje. Mój portfel, nic ciekawego. Czekolada, już wam pokazywałam ją nieraz, moja ulubiona z tych bezcukrowych. Ktoś tam napisał w którymś komentarzu, że ona ma tyle samo kalorii, co zwykła czekolada. Oczywiście ma tyle samo kalorii, tyle że zamiast cukru standardowego ma maltitole, które powiedzmy nie podnoszą nam, o, nie podnoszą nam glukozy, cukru we krwi. Glukozy, cukru we krwi, nie wiem. Nie podnoszą nam cukru we krwi. O, może bardziej tak, bo po polsku nie mogę się wysłowić. I koszt to jest 4 zł. Ja ją bardzo lubię. Aktualnie w promocji jest taka promocja jak 2 plus 1, jeżeli chodzi o zupy z Biedronki. One są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Powiem wam, że naprawdę i składowo, i jeżeli chodzi o smak i o skład, jest naprawdę super. I była promocja właśnie 2 plus 1 gratis, przez co wychodziło 3 z kawałkiem za taką zupkę, więc myślę, że jak najbardziej jest to w porządku cena. I tu mam zupę grochową, 2 sztuki, to dla Tomka, a dla siebie wybrałam zupę pomidorową z makaronem orzo. Tej akurat nie jadłam, kształt ziarna ryżu ma niby ten makaron i rzeczywiście pływają takie jakby łódeczki w formie ryżu. No i zobaczymy. Także po prostu na spróbowanie wzięłam. Teraz się zbliża jesień, więc myślę, że jak najbardziej. Laura oczywiście tutaj musi zrobić porządek. Wzięłam dwie pomarańcze, które również były w promocji po 4 zł za kilogram. Łosoś, który był też w promocji, a który jest moim ulubionym łososiem. Jest to łosoś z Marinero i ja zawsze wybieram ten z koprem. Chyba że nie mam innego do wyboru, to tam jeszcze jest taki standardowy i z pieprzem. Ale ten z koprem mi najbardziej smakuje i powiem wam, że Laura też go bardzo lubi. I aktualnie jest promocja taka, że standardowo jest w cenie 10 zł, a teraz jest promocja, że jak się weźmie 2 sztuki, to wychodzi nam 7,99. Jedno jabłko, ale w sumie tylko po to, żeby była dodatkowa naklejka i na placuszki dla Laury. Jedno jabłuszko, jeszcze mamy jabłka, więc nie potrzebowaliśmy nie wiadomo ile. Aktualnie trwa również promocja na szynkę konserwową. Jak weźmiemy 3 opakowania, to jest wtedy, tak nam wychodzi, że za kilogram wychodzi nam 14 zł, gdzie standardowa cena pierwotna to jest prawie 22, więc też myślę, że się opłacało, głównie dla Tomka, bo ja takich wędnych za bardzo nie lubię. Wzięłam 3 takie podudzia na obiadek, też w promocji było za 6 zł za kilogram. 2 jogurty, które też już wam pokazywałam nieraz, które mają świetne składy. Są to jogurty z Fruwity, Piura, jogurt plus owoce. Tu mamy jagodę plus banan, a tutaj mamy truskawkę, banan i jabłko. I koszt takiego jednego jogurcika to jest 1,79 zł. I naprawdę jeszcze raz wam pokażę skład. Jest naprawdę super. Polecam wam, jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie ala słodkiego. I nawet super dla dzieci, bo ja to głównie w sumie dla Laury kupuję. Czasami ja zjem, ale to rzadko się zdarza. Głównie dla niej to trzymamy. Tutaj mam mielonkę tyrolską, 15 zł za kilogram. Wzięłam 40 dekagramów dla Tomka. 2 jogurciki, które też dobrze wiecie, dla kogo one są. Są to serki o smaku wiśniowym, 2 sztuki i one są w cenie chyba 1,69 zł albo 1,79 zł. Tak, kocie? Tak.
Dalej, co tu mamy? Aha, jest też aktualnie promocja na kapsułki do kawy. Jak ktoś ma z Was ten Express Delta Q, to Wam serdecznie polecam, bo jest aktualnie promocja 3 plus 1, a koszt jednego takiego opakowania to jest 13 zł, więc tak jakby macie 13 zł w gratisie, bo te kapsułki u nas idą tak czy inaczej. I ja tutaj wybrałam piątkę, ósemkę i tą najmocniejszą wersję, czyli dziesiątkę. I fajna promocja, także naprawdę. Myślę, że warto, do 2 października trwa, więc jeżeli macie możliwość, to skorzystajcie. Ja postaram się Wam od razu dzisiaj wrzucić ten haul, bo generalnie miałam montować Wam vloga, ale no nie mam niestety kiedy. Natomiast postaram się właśnie od razu wrzucić Wam tego haula, żebyście mogli ewentualnie skorzystać jeszcze z tych promocji, które Wam tutaj pokazałam, bo myślę, że niektóre się naprawdę opłacają, na pewno te kapsułki się opłacają. No zresztą na łososia jest promocja, na zupy jest promocja, na tą szynkę konserwową jest promocja, na podudzie jest promocja, na pomarańczy jest promocja. No praktycznie wszystko w promocji dzisiaj kupiłam. Także myślę, że warto o tym wspomnieć. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie razem z Laurą. Buziaczki, pa, pa!